krytykują. Pana ministra Waszczykowskiego, więc Waszczykowskiego krytyka ministra Waszczykowskiego świadczy o tym, że jego pozycja troszkę jakby słabła. Ale to się przekonam oczywiście za dwa tygodnie, jak będzie ten kongres PiS-u, bo to wszystko się jeszcze może wydarzyć. No tak, tylko pamiętajmy jeszcze o wizycie prezydenta Trumpa. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś zmiana tutaj, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, była przed tą wizytą. A z kolei po tej wizycie raczej też będzie mowa o tym, że jest sukces. Pewnie będzie jakieś, zobaczymy co będzie w tym przemówieniu, które z hukiem jest zapowiadane. Będą prawdopodobnie na to Polska liczy jakieś decyzje w sprawie energetyki. No więc po tym też raczej MSZ będzie miał się czym pochwalić, więc myślę, że to akurat gra na korzyść ministra Waszczykowskiego. Prezydencki minister Paweł Mucha dla dziennika Gazety Prawnej mówi tak: kompromis się przeżył, potrzebne jest referendum. No i między innymi odpowiedź na pytanie o to, kto powinien rządzić w naszym kraju, czy prezydent, czy premier. Model dzielący władzę między różne ośrodki nie jest efektywny i trzeba dokonać właśnie tego wyboru, mówi w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Co panowie o tym sądzą? Prezydent czy premier powinni rządzić na przykład w sprawach polityki zagranicznej? To może ja zacznę. Ja generalnie, jeżeli już miałbym wybierać, gdzie te centrum władzy miałoby się znajdować, czy właśnie w Pałacu Prezydenckim, czy w kancelarii premiera, zdecydowanie jestem za tym, żeby to znajdowało w instytucjach kancelarskich, żeby w Polsce obowiązywało. To jednak z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia takiego tonowania nastrojów najważniejszej osoby w państwie, jednak ten system partyjny, który wyłania premiera, który partia, która gdzieś tam stoi za plecami takiego premiera, jest takim bezpiecznikiem, który pozwala troszeczkę wyhamować ewentualne, jeżeli takiemu premierowi przyszłoby do głowy różne szaleństwa, no może mu je wybić z głowy. No, prezydent w żaden sposób nie jest odwoływalny i to zawsze jest niebezpieczeństwo, że jakaś nieodpowiedzialna osoba trafi na to stanowisko i nie będzie możliwości kontrolowania go. Więc jeżeli mielibyśmy dyskutować o tym, w którą stronę ma to pójść, to ja bym się raczej ku temu systemowi kancelarskiemu skłaniał. No ja bym, wolałbym system kancelarski niż to, co mamy teraz, czyli totalną niewiadomą, jeśli chodzi o kilka istotnych przynajmniej kwestii, czyli choćby właśnie politykę zagraniczną, obronność. Ale wolałbym system prezydencki, dlatego że prezydenta wybiera się w Polsce bezpośrednio, więc jest to osoba mająca największy mandat. Premierów w zdecydowanej większości mieliśmy kompletnie z kapelusza. Czasem to byli ludzie na zasadzie może ona, może ktoś inny z jego partii, ale czasem to byli ludzie kompletnie przesada, że znikąd, ale wyciągnięci naprawdę z bardzo dalekich szeregów. W dodatku, jeśli chodzi o prezydenta, to też w Polsce ta instytucja jakby z racji samej nazwy wydaje mi się ma większy autorytet niż premier. Tak jak na polityków, na premiera. A nie można pracować razem ze sobą, wspólnie w jakiejś kohabitacji, w zgodzie, dążąc do jednego celu, żeby budować silne, podmiotowe państwo, niezależne od nacisków zewnątrz. No można, tylko to nie wychodzi jak na razie. To jest ideał, do którego nie da się dojść, ponieważ zawsze, nawet w jednym obozie politycznym, zawsze dochodzi do kłótni, do tych zwad ambicjonalnych i zawsze który z tych środków chce pokazać, który to rządzi. To przecież czy było za Aleksandra Kwaśniewskiego, tej szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem, czy było za mimo wszystko Bronisława Komorowskiego, który gdzieś tam też próbował podszczypywać Platformę Obywatelską. No i teraz, kiedy Andrzej Duda musi trochę wybić się na niepodległość, żeby zaznaczyć swoją podmiotowość, no to też gdzieś ten konflikt będzie tutaj się tlił mniej lub bardziej. No dzisiaj mieliśmy taki trochę przykład tego, że coś wybuchło, tak, coś do opinii publicznej trafiło, co trafić nie powinno, no bo no, uważam, że tego typu sprawy powinny być załatwiane w zaciszu gabinetów i nie ma co tutaj epatować ludzi gorszącymi sporami między jednym a drugim ośrodkiem władzy. Za to opinia publiczna i parlamentarzyści go ucieszy Prawa i Sprawiedliwości, dowiedzieli się, że będzie można przeprowadzić reformę Krajowej Rady Sądownictwa i generalnie pójść do przodu z reformami wymiaru sprawiedliwości. Dziś te obie ustawy miały być znowu w porządku obrad Sejmu, ale zostały wycofane, bo wcześniej nastąpił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdził, że sędziowie, członkowie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa tak naprawdę zostali wybrani na mocy przepisów, które są niekonstytucyjne. Ich wybór tak naprawdę nie powinien mieć miejsca w oparciu o przepisy, na mocy których ich wybierano. I mamy komentarze polityczne dla naszych gości. Na początek Borys Budka, poseł Platformy Obywatelskiej, który mówi, że nie mamy do czynienia ze żadnym wyrokiem, ale spotkania grupy kilku osób. To zdarzenie ma charakter wyłącznie opinii, bowiem zostało wydane w składzie nieprzewidzianym konstytucją. Trzech sędziów dublerów nie ma prawa wydawać wyroków w imieniu Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym w doktrynie podnoszą
odnosi się, że takie orzeczenia należy uznawać za nieistniejące. Pamiętam czasy, kiedy Platforma Obywatelska domagała się opublikowania i wcielania w życie wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Potem, kiedy Trybunał Konstytucyjny został przebudowany, trzech sędziów nazywa dublerami i nie uznaje wyroków obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Co z tym fantem dalej? Mamy w tej chwili lustrzane odbicie tego, co było. To znaczy, tak jak wtedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że decyzje czy orzeczenia wydawane przez Trybunał Konstytucyjny są niewłaściwie wydawane, a opozycja domagała się publikacji, tak teraz jest dokładnie odwrotnie. I opozycja twierdzi, że takiego Trybunału nie można uznać. Jest to... już od dawna w polskiej polityce funkcjonuje takie pojęcie jak mentalność Kalego, no i tutaj dokładnie mamy coś takiego. Kto komu ukraść krowę, ten jest, decyduje ten, kto... To komu, czy to jest dobrze ukraść krowę, czy nie, to decyduje tutaj punkt widzenia. No a w Borysowie Budce chyba tyle można odpowiedzieć, że nie ma takiego pojęcia w Konstytucji czy w polskim prawie jak sędzia dubler. To jest pewien byt PR-owski, który tutaj opozycja wymyśliła i tego na pewno będzie się twardo trzymać, ale właściwie co może zrobić w tym momencie? Wyjść na ulicę znowu? Ja jednak to chyba będę raczej bliższy twierdzeniu właśnie Borysa Budki, że jest pewien problem z tym wyrokiem. Ponieważ no co do wyboru tych dwóch sędziów, którzy uczestniczyli w całej tej procedurze dzisiejszej, no są wątpliwości, czy zostali wybrani zgodnie z prawem, jednak wybrano ich wbrew wcześniejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Całe to zamieszanie prawne, które się wokół tego stworzyło, sprawia, że no jednak rzeczywiście kto będzie chciał ten wyrok podważyć, podważy go, no i znajdzie argumenty przeciwko temu, tak? Ale jeśli chodzi szerzej o tą dzisiejszą sprawę, to nie da się ukryć, że i skład oceniający, i decyzja, która się zapadła, jest elementem takiej szerszej gry politycznej, którą prowadził Zbigniew Ziobro, żeby przepchnąć te zmiany w sądownictwie, które od dawna mu się marzą, i wyeliminować czynnik, który był największym problemem do tej pory w tych proponowanych przez niego zmianach, to znaczy wygaśnięcie tych kadencji dotychczasowych członków Krajowej Rady Sądowniczej. Tak, to mogło być precedensem do wygaszania i przyspieszenie zmian w tej Krajowej Rady Sądowniczej. Wiadomo, że po to robią te zmiany politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby tam swoich ludzi wprowadzić. A też słyszeliśmy prezydenta, który do tej pory wyrażał wątpliwości, czy akurat ten zapis ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest konstytucyjny. No dziś te wątpliwości, przynajmniej formalnie, Trybunał usunął. No i już nie ma chyba przeszkód, żeby wprowadzić tutaj ten nowy narybek, że tak powiem, do Krajowej Rady Sądownictwa. Wygaszenie kadencji obecnych członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa leży w interesie publicznym, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Kluczową rolę w tej reformie odgrywa Krajowa Rada Sądownictwa. W związku z tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę, że to Krajowa Rada Sądownictwa tak na dobrą sprawę decyduje o tym, kto w Polsce będzie sędzią. A ponieważ w tej Radzie w zdecydowanej większości są sędziowie, to można w uproszczeniu powiedzieć, że o tym, kto w Polsce będzie sędzią na wszystkich szczeblach sądownictwa, decydują sędziowie. Dlatego kluczową dla reformy wymiaru sprawiedliwości jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa. No i będzie w takim razie reforma Krajowej Rady Sądownictwa, mimo że KRS przyjął tę informację z satysfakcją, chyba trochę ironicznie, ale twierdzi, że wyrok Trybunału właściwie nic nie zmienia, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości zmienia i w takim razie, skoro jest wyrok Trybunału, nie będzie groźnego precedensu. Reforma może pójść do przodu. Czy tak to mamy rozumieć? Najprawdopodobniej, zwłaszcza, że tutaj Trybunał Konstytucyjny też, znaczy to orzeczenie, zawiera choćby takie stwierdzenie, że prezesi sądów nie są właściwie organami władzy sądowniczej, tylko ich zadania powinny być administracyjne. To też jest element tego, co próbuje zmienić Zbigniew Ziobro w całej tej dużej reformie sądownictwa. Chodzi o to, żeby na przykład prezesi nie ustalali składów orzekających, tylko żeby te składy były ustalane według kolejności. Więc no, z tego wyroku rzeczywiście Zbigniew Ziobro może być bardzo zadowolony, dlatego że to rzeczywiście usuwa blokady, jeśli chodzi o reformę. No oczywiście inna sprawa, że największą blokadą jest opór samego środowiska, no ale to jest jakby wpisane w koszty, to na pewno. Może warto w takim razie zadać pytanie w referendum konsultacyjnym, czy warto w ogóle mieć taką instytucję jak Trybunał Konstytucyjny. Obecna opozycja mówi, że spotkało się paru ludzi, w tym dublerzy, którzy nie mają
których orzeczenie nie mają żadnej mocy prawnej. A pamiętam bardzo głośny przypadek wyroku Trybunału Konstytucyjnego jeszcze za czasów poprzedniej koalicji rządzącej. Chodziło o przyjęcie 150 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnej, gdzie Trybunał był krytykowany za to, że wydaje wyrok w trosce nie o obywateli, a tak naprawdę budżet państwa, żeby nie było procedury Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego deficytu. To może w takim razie Trybunał Konstytucyjny no właśnie nie sprawdza się takiej roli, w jakiej jest i należałoby go albo usprawnić na mocy zmiany konstytucji, albo wyeliminować. Trybunał Konstytucyjny, ja wiem, że dla Prawa i Sprawiedliwości jest to przeszkoda w promowaniu swoich rządów, ale jednak jest to element tej polityki checks and balances, czyli hamulców i tego balansu władzy, tak? Jest to jednak element korekty działań polityków. No i do pewnego momentu była taka proporcja, jeśli chodzi o przeciwników czy zwolenników danej władzy w danym czasie. Nie, no wiadomo, że te sądy konstytucyjne, czego najlepszym przykładem jest Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, zawsze gdzieś mają jakiś przechył w tą czy inną stronę polityczną, no ale jednak ja jako propaństwowiec uważam, że potem mamy instytucje państwa, żeby je dopieszczać i żeby jakby umacniać ich rolę w systemie politycznym kraju, a nie je niszczyć, tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość. I tu raczej powinniśmy kuchać i dmuchać na Trybunał Konstytucyjny, a nie robić demolkę, która się dokonała przecież 2 lata temu rękami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy Platformy Obywatelskiej? Oczywiście wszystko zaczęło się od Platformy Obywatelskiej, ale to tak naprawdę największe szkody dla Trybunału Konstytucyjnego i dla w ogóle systemu prawnego w Polsce wprowadził jednak Prawo i Sprawiedliwość. Wracamy znowu do tego, o czym mówiliśmy, to znaczy mamy 2 sędziów, którzy nie wiadomo, czy są prawowicie wybrani, czy są nieprawowicie wybrani. Tak naprawdę jedni trzymają się jednej interpretacji prawa, a drudzy innej. I dziś tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny to, jakie wyroki wydaje i czy się komuś podobają, czy nie, zależy po prostu od tego, po której stronie barykady stoi. Tak? Udało się politykom jednej i drugiej strony w ostatnich latach niestety autorytet Trybunału Konstytucyjnego zniszczyć doszczętnie. No i niestety jakaś opcja zerowa będzie potrzebna. Bo 7 ustaw naprawczych, które zrobiły Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę jeszcze więcej zamętu dodały do całej tej sytuacji. Zamęt też, jeśli idąc z tym tropem, to można powiedzieć, że zamęt w pewnym stopniu szerzą też i powiększają politycy opozycji, bo Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej po raz kolejny przekonuje dzisiaj, że te wyroki Trybunału Konstytucyjnego narażają budżet państwa, więc obywateli na straty finansowe, ponieważ te wyroki, które zapadają teraz, będą podważane, mówi posłanka Nowoczesnej. Za kilka lat może okazać się, że jedynym skutkiem ustawy o upartyjnieniu Krajowej Rady Sądownictwa są gigantyczne odszkodowania, które zostaną wypłacone z naszej kieszeni wszystkim osobom, które zostaną skazane przez sędziów, którzy nie będą mogli, nie powinni orzekać. Czy minister Ziobro w ogóle zadaje sobie pytanie, jakie będą konsekwencje skoku PiS na sądownictwo? Ten projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa to jest wielki prezent dla przestępców. Tak, mówi posłanka Nowoczesna Kamila Gasiuk-Pihowicz o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, że narażą nasz budżet na duże straty finansowe. Od kilku miesięcy posłowie opozycji powtarzali, że polityka migracyjna, polityka to właśnie migracyjna Prawa i Sprawiedliwości obecnego właśnie prowadzi do zatrzymania funduszy unijnych i ukarania Polski, przez co polityka kaloszy. Objęte fundusze unijne. Wczoraj kolejny komisarz Ginter Oettinger powiedział, że to jest w ogóle niemożliwe i te pieniądze w ramach obecnej perspektywy finansowej na pewno będą, bo karanie to jest inna kwestia, więc być może tego typu przypuszczenia polityków opozycji też są na wyrost. Nie mieszałbym tu systemów walutowych, jednak myślę, że te obawy, które wyraża pani Gasiuk-Pihowicz, myślę, że mogą być uzasadnione, tak jakkolwiek. Nie zawsze się zgadzam z tym, co mówią posłowie Nowoczesnej. Akurat tu rzeczywiście ten bałagan prawny, który się w Polsce stworzył, jak niektórzy twierdzą, nawet 2 systemy prawne w Polsce istnieją. No rzeczywiście może się skończyć tym, że łatwo będzie pewne rzeczy podważyć. Tak? Nie wiem, czy aż tak dramatycznie będzie się działo, jak to przedstawia pani Gasiuk-Pihowicz, ale przyznam szczerze, że kto wie, czy nie, rzeczywiście nie znajdziemy się w sytuacji, w której te wyroki zapadające właśnie w wyniku całej tej machiny, która tam od KRS-u w dół pójdzie, czy rzeczywiście nie będą jakoś miały rację bytu, podważanie ich, tak? No i to rzeczywiście należy się tego bawić. Ale to mówię, tak to jest, jak się robi bałagan ustrojowy w Polsce i tworzy się sytuacje, które po prostu mieć miejsca nie powinny, tak?
Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie akurat ta wersja i ten argument brzmi najbardziej absurdalnie chyba z tego, co mówi opozycja na temat zmian w sądownictwie, dlatego ten argument, że teraz każdy wyrok będzie można podważyć, bo właściwie każdy sędzia będzie nieprawomocnie wybrany, no to boję się, że opozycja retorycznie wpada tutaj w taką samą pułapkę, w jaką wpadła, czy właściwie zostaje w tej pułapce, w jakiej była od jakichś 2 lat, kiedy mówiła, że już lada moment w Polsce się stanie coś strasznego i będzie apokalipsa i albo będzie apokalipsa, jak wymienią sędziów Trybunału, albo jeżeli PiS zrobi coś tam, to cały czas były podkręcone emocje maksymalnie i efekt był taki, że ludzie na przykład na marszach opozycyjnych byli przekonani, że rzeczywiście już lada moment stanie się coś strasznego, tylko że w momencie, kiedy to się nie działo, wtedy w ogóle... Znaczy problem z tymi konsekwencjami jest taki, że one nie przyjdą ani dzisiaj, ani jutro, tylko za parę lat może się okazać, że pewne rzeczy będą problemem, tak? Ale pytanie, wciąż może rządzić, co pokazuje najnowszy sondaż Kantar Public, Prawo i Sprawiedliwość 39% głosów, Platforma Obywatelska 2 razy mniej, 18% głosów, Kukiz 15 na miejscu trzecim, 11% wyborców popiera tę partię, Nowoczesna, PSL i SLD po 5%, a więc tak na granicy progu wyborczego. Właściwie nie ma tu wielkich zmian, to znaczy po takiej fali, kiedy Platforma już ogłosiła odzyskanie władzy i prezydenturę Donalda Tuska na dokładkę w 2020 roku, sondaże wracają do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli do sporej przewagi Prawa i Sprawiedliwości nad resztą. To, co tu jest ciekawe, to właściwie co będzie z Kukizem, dlatego że poparcie, jak widać, jest dosyć spore, przynajmniej w tym sondażu, ponad 10%, a z drugiej strony ugrupowanie właściwie od wyborów dzień po dniu się sypie. Ostatnio rozstanie z Lirojem Marcem. I wracamy do debaty dnia. Przypomnę naszych gości, publicyści Jakub Jałowicz, gość Niezielny i Tomasz Waltek, Super Express. Kilka minut temu pytałem o to, czy politycy opozycji... W ogóle politycy straszą nas konsekwencjami w związku z wydarzeniami, które właściwie nie mają pokrycia w rzeczywistości, ewentualnie karami finansowymi, których nie ma. Chciałbym poznać panów opinię na temat tego, co debatuje ze strony Gazety Wyborczej. Choć też o słowa premier Beaty Szydło, które padły w Oświęcimiu kilka dni temu, a które zostały poddane bardzo mocnemu osądowi. Wczoraj na łamach Gazety Wyborczej Jacek Rzekowski napisał w swoim felietonie, że premier Beata Szydło tak naprawdę wygłosiła pochwałę nazizmu, choć tak naprawdę chciała go potępić. Potem był już głośny, bardzo szeroko komentowany w internecie tweety Pawła Wrońskiego, że polskim imigrantom na Syberii w czasie II wojny światowej powinno się pomagać na miejscu. Dzisiaj z kolei specjalna seria, od dziś do soboty nowy cykl reporterski Dziennika Gazeta Wyborcza w tyle prezesa, czyli kariery poszczególnych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W niepochlebnym raczej tonie, na czarnym tle. Co mamy tutaj dyskutować na temat tego, co publikuje Wyborcza? Ale generalnie chodzi mi o media plemienne, które publikuje coś, co temu plemieniu trzeba oddać, tak? To znaczy przeciwko i największym przeciwnikom, tak? No, niestety problem polskich mediów trochę polega na tym, że wracamy do 20-lecia międzywojennego, gdzie media stały się przybudówkami wtedy konkretnych partii. No i zamiast informować czytelników, co się dzieje na świecie i starać się rzetelnie to przedstawiać, to po prostu wchodzą w ten plemienny spór, więc tak traktowałbym i dzisiejszą Wyborczą media z drugiej strony. Ale chodzi mi o odwrócenie pewnych wartości, właśnie fałszowanie pojęć, które bardzo się w ostatnim czasie nasila. Ja już nawet nie pytam o stronę, ale kiedy czytam na Twitterze, że polskim imigrantom na Syberii w czasie II wojny światowej powinno się pomagać na miejscu i uśmieszek jednego z dziennikarzy, który publikuje swoje teksty w ogólnopolskim dzienniku, a dziś na przykład w gazecie w Rzeczpospolitej jest Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, który nazywa Jerzego Owsiaka żołnierzem wyklętym, bo to z nim walczy zły, niedobry minister Mariusz Błaszczak, Jakub Jałowicz. Czy to wszystko pokazuje, poza oczywiście tym, że Wyborcza do reszty poszła rzeczywiście już w plemienność i straciła to, co było jej największą siłą, czyli to, że czytelnik, który kupował Wyborczą, nie miał świadomości, że to jest gazeta, która ma profil światopoglądowy i ideologiczny, tylko zakładało się, że to po prostu jest gazeta i to po prostu tak jest, jak tam jest napisane. A teraz od ostatnich miesięcy czy lat już w tej chwili poszła zupełnie w biuletyn partyjny, w kierunku biuletynu partyjnego. Natomiast te wpisy, te wypowiedzi, o których pan mówi, panie redaktorze, to z kolei pokazuje, że w tej chwili z jednej strony nie ma świętości, a z drugiej strony nie ma też pewnej odpowiedzialności za słowo. To znaczy, tak jak argument z Hitlera bywał stosowany, to jednak zawsze
wydaje mi się, było używane jako broń ostateczna, to znaczy porównać coś do hitleryzmu to zawsze było już takie najgorsze, największe zło. Tak samo jak tutaj ta wzmianka o stalinizmie. Mówię tu o tym twicie Pawła Wrońskiego i o polskich, jak on to ujął, imigrantach na Syberii. To były hasła, których... To były pewne porównania, z którymi trzeba było jednak postępować ostrożnie. Jak widać, tutaj pewne hamulce puściły i kiedy mowa jest o choćby problemie migracyjnym, no tutaj akurat mówimy o gazecie, która konsekwentnie opowiada się za przyjmowaniem uchodźców i ma z tym ewidentny problem, bo w sytuacji, kiedy wybuchają kolejne bomby, kiedy mamy kolejne problemy na zachodzie z migrantami właśnie w roli głównej często, kiedy mamy próby przymusowej relokacji, która Polaków irytuje i przeciwko której Polacy się wypowiadają, brakuje jakichś rzetelnych, merytorycznych argumentów na rzecz tych tez, które to tutaj akurat ta gazeta forsuje. No i w tym momencie zaczyna się walenie już z każdego możliwego dzieła. To samo dotyczy tutaj, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, tutaj to porównanie Jerzego Owsiaka do żołnierzy wyklętych to było już, no to już było, nie wiem, walnięcie chyba bardziej głową w ścianę nawet. Nie chodzi o przywracanie normalności, a to jest człowiek, który przywraca w Polsce normalność razem z politykami opozycji, mówi polityk Platformy Obywatelskiej po rozbudka. Ja mam w ogóle wrażenie, że obie strony tego sporu politycznego i obóz anty-PiS i PiS wzajemnie napędzają się w coraz głupszych wypowiedziach. Jeden radykalny wpis jakiegoś dziennikarza, czy polityka z jednej, czy z drugiej strony powoduje jeszcze głupszy wpis innego polityka i innego dziennikarza już z drugiej strony sceny politycznej. No i mam wrażenie, że po prostu nie wiem, gdzie jest koniec tego wszystkiego, czy po prostu potrafimy się gdzieś zatrzymać w tych niezbyt mądrych dyskusjach, bo mam wrażenie, że już korzystamy z najgłupszych możliwych argumentów. Tutaj Łukasz, Kuba wspomniał o tym argumencie ad Hitlerum, to prawo Godwina słynne mówi o tym, że ktoś używa te porównania do Hitlera, to wyklucza się sam z dyskusji. Dobrze by było wrócić do tego prawa i z niego korzystać w debacie publicznej. A też mam wrażenie, jeśli chodzi na przykład o tych żołnierzy wyklętych, ja mam też pewien problem z tą narracją prawicową, bo ona jednak troszkę to podziemie antykomunistyczne, powojenne w pewnym sensie strasznie uprościła tą narrację o tym, strasznie wprowadziła taki walor popkulturowy, samo odzierając trochę to zjawisko z jakiejś powagi. Ale to jest popkulturowe niezależnie od polityki. Ja wiem, chodzi mi tylko o to, że po prostu to takie wkładanie łopatą do głowy tej wizji historii, którą prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, no sprawia, że druga strona też jakby reaguje po prostu na to alergicznie i pojawiają się głupie wypowiedzi po prostu. No niestety, ta debata publiczna tak w Polsce wygląda, boleje nad tym, no ale no... A był pan redaktor na Łączce? Oczywiście, że byłem. No bo na niektórych robi wrażenie ten widok wystające kości. No oczywiście, no widzi pan, ale tu mamy różnicę między rzeczywiście tragedią tych ludzi, a narracją polityczną, która się wokół tego pojawiła, która straszliwie spłaszcza to zjawisko, wpisuje w konflikt polityczny i bardzo upolitycznia, upartyjnia cały kult. To jest to pytanie, ale to wrócimy 1 marca. Kto nie upartyjnia żołnierzy wyklętych? Znaczy ja bym, jeśli można, ja bym powiedział, że to raczej mamy reakcję na to, co się działo właściwie od czasów żołnierzy wyklętych, tak jak o ich ofierze nie wolno było mówić. Powstawały książki pisane przez ubeków, którzy występowali jako historycy. Zdarzało się, że ludzie, którzy z nimi walczyli, potem pisali książki niby to historyczne. I też nawet po tej stronie solidarnościowej zdarzały się bardzo ostre ataki na ludzi, którzy działali w podziemiu antykomunistycznym. I dlatego jest tą naturalną potrzebą jest to, żeby tutaj jakoś przywrócić właściwe proporcje. Niektórzy mówią, że mamy do czynienia z takim okresem wychodzenia prawdy na jaw razem z identyfikacją ofiar podziemia, ofiar komunistów, żołnierzy wyklętych. No właśnie, mam problem trochę z tym, bo ta narracja, która się pojawia po drugiej stronie, znaczy po stronie tej rządowej dzisiaj, to zostawmy narrację. No dobrze, możemy sobie porozmawiać kiedy indziej. Zostawmy narrację, bo jeśli chodzi o fakty i o to, jak byli mordowani. No fakty faktami, ale też narracja się same za siebie, prawda? No ale niektóre fakty są pomijane, niezbyt wygodne dla całej tej mitologii żołnierzy wyklętych. O co mam pretensje do obecnie rządzących, że strasznie właśnie spłaszczają to bardzo skomplikowane zjawisko
ale wróćmy do dyskusji o tym, jak się mówi. Wróćmy w Polsce, do dyskusji tak? W ogóle o faktach, bo dla poprzednich, poprzedniej koalicji rządzącej bardzo niewygodne mogą być fakty Sejmowej Komisji Śledczej. Zmierzę powoli do tego tematu, ponieważ mamy no właśnie różne narracje na temat tego samego wydarzenia, na temat faktów. Jeśli ktoś był na warszawskiej łączce i widział ten moment pracy wykopaliskowych, to ma swoje przemyślenia zapewne i zobaczył na własne oczy, w jaki sposób traktowano żołnierzy wyklętych, tych żołnierzy niezłomnych i w jaki sposób zostali oni pokowani, bardzo makabryczny wręcz. A jak ktoś przegląda się też wszystkim aferom, które miały miejsce w poprzednich latach, i temu, jak prowadzone są postępowania prokuratorskie, chociażby afera Amber Gold, też może wyciągnąć swoje wnioski. Nie każdemu się chce śledzić to oczywiście godzinami w sejmowej transmisji, w nie dość dobrym jeszcze przekazie, ale bardzo wiele osób zapewne włączy jutro telewizory po godzinie 10 czy też 11, nie pamiętam, za chwilę sobie dokładnie przypomnę, bo przed sejmową komisją będzie zeznawał syn byłego premiera, obecnego szefa Rady Europejskiej, Michał Tusk. To przesłuchanie będzie jednym z najbardziej interesujących po Sławomirze Nowaku i Marku Belce, to dlatego, że nie wiadomo, co powie syn byłego premiera i nie wiadomo też, z kim pojawi się u swojego boku. Właściwie wiadomo, że najprawdopodobniej, prawie na 100% będzie to jego pełnomocnik Roman Giertych. Jest takie prawo, ale jest też bardzo duże oczekiwania wobec tego, co Michał Tusk może powiedzieć. Jeśli panowie pozwolą, to nasz reporter zebrał relacje parlamentarzystów i pytania, które chcieliby mu zadać. A polityków pytał Dawid Gregorcewicz. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold, poseł PiS Marek Suski, powiedział, że syn byłego premiera należy do jednych z najważniejszych świadków. Jeżeli mówimy o tym, że badamy, dlaczego instytucje państwa nie działały w stosunku do firm pana Marcina P., to jednym z kluczowych elementów może być praca premiera w tej firmie. Jeżeli mówimy o tym, że instytucje w stosunku do tych firm były sparaliżowane, to jest pytanie, czy miał jakiś związek z tym paraliżem również fakt zatrudnienia syna premiera. Z kolei członek komisji i poseł PO Krzysztof Brejza mówi, że teza Jarosława Gowina o celowym wykorzystaniu Michała Tuska jako kozła ofiarnego wydaje się mu prawdziwa. Dzisiejsze przesłuchanie udowadnia, że Michał Tusk nie naruszył żadnego prawa, nie był objęty zakazem konkurencji, nie wynosił żadnych niejawnych, tajnych informacji z portu lotniczego, a cały ten akt oskarżenia wobec Michała Tuska pobudowany został na insynuacjach Marcina P. Zastanawiające jest, ile energii, ile zapału ma w sobie Marcin P., twórca Amber Gold, do tego, by oskarżać Michała Tuska. I rzeczywiście są coraz bardziej przekonany do słuszności teorii Jarosława Gowina, że nieprzypadkowo Michał Tusk został uwikłany w sprawę Amber Gold. Drugi wiceprzewodniczący, poseł Kukiz 15, Tomasz Szymkowski, wskazuje, że interesującym wątkiem w kontekście Michała Tuska są zeznania byłego prezesa OLT Express Jarosława Frankowskiego. Czy słowa, które zeznał w prokuraturze 27 sierpnia 2012 roku Jarosław Frankowski są prawdziwe? To znaczy Marcin P. podczas rozmowy telefonicznej z Michałem Tuskiem, kiedy pierwotnie odmówił zawarcia stosunku pracy, odmówił z racji na to, że tata mu odradził. Więc pytanie, jak to wyglądało? Czy rzeczywiście Donald Tusk ostrzegł syna Michała? No i dalsze działania, znaczy jakie informacje Donald Tusk przekazywał synowi? Członek komisji poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński dodaje, że chce się dowiedzieć, jakie były okoliczności pracy Michała Tuska w OLT Express. Jednak obawia się, że atmosfera jutrzejszego przesłuchania może być niespokojna. Przesłuchanie jak najbardziej uzasadnione. Spodziewam się jutro, no delikatnie mówiąc, dosyć ostrej wymiany zdań, jeżeli rzeczywiście ziści się ta zapowiedź, że pełnomocnik Michała Tuska w osobie Romana Giertycha stawi się na komisji. Mam nadzieję, że pan mecenas Giertych nie będzie wchodził w buty polityka i pozostanie przy swojej roli, jaką jest po prostu tutaj pełnomocnik przed komisją. Przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą rozpocznie się jutro o godzinie 10. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Będą panowie oglądać? No na pewno, emocje są uzasadnione, no bo jednak pojawia się syn byłego premiera, niegdyś silnego człowieka polskiej polityki. Ale ja się obawiam, że możemy trochę być zawiedzeni tym, co się na komisji. Dlaczego? Pomijam, że może to się wszystko... Pomijam, że to się może wszystko zakończyć jedną wielką awanturą, z której nic nie zrozumiemy, bo jednak rzeczywiście drugą armatę zostaną pewno wyciągnięte i przez jedną, czy z drugą stronę. Na pewno chcielibyśmy się dowiedzieć, co Michał Tusk robił w tej firmie, jak on tam do niej trafił, to co mnie też interesuje.
Na ile tutaj relacje premiera z całym tym towarzystwem z Amber Gold i OLT Express zaważyły na tym, że on tam właśnie znalazł się w tej firmie? Ja podejrzewam, że no, może się okazać tak, że po prostu dzięki jakimś tam znajomościom jakiś tam biznesmen, który gdzieś tam się znał z kimś z Platformy Obywatelskiej, zaproponował, że może weźmiemy Michała, niech popracuje, tak, niech się sprawdzi. I obawiam się, że wiedza, którą chcieliby jutro usłyszeć przesłuchujący z komisji sejmowej, jest niewielka Michała Tuska na ten temat. Małgorzata Wasserman mówiła jeszcze, właściwie powiedziała tygodnikowi w sieci, że komisja dostała wręcz porażające nowe dokumenty, które w razie nie może ujawnić opinii publicznej, ale rzeczywiście mówi, że mogą trochę zmienić sposób postrzegania. Jeżeli Małgorzata Wasserman jest pewna tego, co ma i rzeczywiście uważa, że to coś może zmienić w całej tej sprawie, no to chętnie wszyscy wysłuchamy, tak? No bo rzeczywiście cały ten układ, który tam na Pomorzu się stworzył między politykami Platformy i biznesmenami, no to jest taka polska polityka w pigułce, tak? Że ten jest splot towarzysko-biznesowo-polityczny, gdzie dało sobie znać. Ja nie sądzę, żeby to czy Donald Tusk, czy Michał Tusk byli jakoś umoczeni w jakąś grubą aferę, bo Donald Tusk jest trochę takim politykiem jak Jarosław Kaczyński, go nie interesują pieniądze, jego interesuje władza i interesowała. Jedyny zarzut, taki można pewnie do niego mieć, że dobrze nie upilnował swojego towarzystwa, które tam się rozbestwiło na... No ale podsłuchany i nagrany Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości, mówił na słynnych już taśmach, że Donald Tusk nie chciał mieć z na przykład z prywatyzacją Ciechu nic wspólnego, ale dał zielone światło pod jednym warunkiem, że nie będzie miał z tym nic wspólnego, więc jednak wiedział, co się dzieje i kontrolował sytuację. Tak polska polityka wygląda, tak, że dochodzi jakaś grupa interesu do władzy, wokół tej grupy interesu są jakieś tutaj pasożyty, które próbują gdzieś coś z tego pańskiego stołu uszczknąć. No i to jest trochę cena, którą się pewnie płaci za posiadanie władzy, tak, że coś trzeba dać swojemu środowisku. Czy Donald Tusk zdawał sobie sprawę, co się tam święci? Tego nie wiemy, pewnie nigdy się nie dowiemy, no, ale mówię, ja znając, śledząc karierę Donalda Tuska, podejrzewam, że po prostu jego nieuwaga, naiwność pewna i pewne zbyt duże zaufanie do ludzi, którymi się otaczał, sprawiło, że te sprawy się pojawiły. Ale zobaczymy, no, być może jutro się pojawi ciekawego. No właśnie. Akurat o naiwność czy o nadmierne zaufanie do ludzi myślę, że Donalda Tuska bym nie podejrzewał. Z tych zeznań, które mamy, bo dzisiaj na przykład Michała Tuska dotyczyło wiele z tych rzeczy, które mówił prezes portu lotniczego w Gdańsku. Wiemy, że Michał Tusk, to zresztą widzieliśmy już wcześniej, nie tylko pracował w OLT Express, ale jednocześnie pracował dla portu lotniczego, łączył te dwie funkcje. No, słyszeliśmy przed chwilą w materiale, jeden z posłów mówił, że nie złamano tutaj, że nie miał klauzuli o pracy w konkurencyjnych firmach, no ale tutaj moim zdaniem konflikt interesów jest oczywisty. Wcale nie wynikało tak oczywiście z tego, co dzisiaj nawet prezes mówił, który Michała Tuska raczej bronił, że tutaj nie wynoszono żadnych dokumentów. To akurat z tych zeznań to nie wynikło, więc nie wiem, skąd się wzięła ta opinia. I to na pewno jest kwestia, to jest sprawa do sprawdzenia. No ale wiemy też, że Marcin P. zatrudniał przynajmniej dwa razy osoby, które były rodzinnie związane z osobami, które mogły mu coś ewentualnie zrobić. Tak było też w przypadku prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jego córka jako stewardesa pracowała w firmie Marcina P. Można powiedzieć tylko jako stewardesa, a nie jako prezes, który nie ma obowiązków, ale za to 20 tysięcy pensji. Natomiast rzeczywiście Marcin P. chwalił się wtedy, że jest w tym momencie nie do ruszenia przez ULC, czyli urząd. I tutaj wiemy też, że to ta bezradność państwa wobec Amber Gold to nie polegała tylko na tym, że służby nie były w stanie się za firmę wziąć, czy nikt nie wpadł na to, że może trzeba tutaj coś skontrolować. Było świadome sabotowanie na przykład działań policjantki, którą wyznaczono do prowadzenia tutaj śledztwa. Wciąż nie wiadomo co i czy w ogóle wypowie się Barbara Kijanko, pierwszy prokurator, która zdecydowała o umorzeniu tej sprawy. A sugeruje pan, że może być tak samo jak w wypadku mafii paliwowej, o czym ostatnio mówił szef Związku Zawodowego Celnicy.pl, Sławomir Siwy, że po prostu on powiedział, że w wypadku mafii paliwowych nam zabroniono się tym zajmować. Jak ktoś się tym zajmował, to dostawał po łapach. No to wygląda. To znaczy rzeczywiście tutaj widać, że to nie była tylko bezwładność, ale była ewidentna jakaś odgórna blokada. No w końcu Andrzej Seremet, wtedy prokurator generalny, próbował interweniować u Donalda Tuska i też wiemy z zeznań, które są, że nie było reakcji, nie było odpowiedzi jakiejś tutaj woli działań ze strony premiera. Tomasz Walczak, bo mogło być podobnie jak w wypadku mafii paliwowej? Nie wiem, szczerze, cały czas to sprawa upadku. Skoro wiemy, że wystarczy jeden telefon z kancelarii premiera, żeby ustawić skład sędziowski. Jest mnóstwo pytań, które się gdzieś tam po drodze pojawiły, kto, gdzie,
na jakim etapie coś mógł sabotować, skąd szły sygnały, czy to było lokalne, czy był to jakiś lokalny układ, czy to gdzieś z samej Warszawy sygnały szły, żeby coś zrobić. Na te pytania dzisiaj nie znam odpowiedzi, są tylko przypuszczenia. Ja się obawiam, że jak w przypadku większości afer w Polsce gdzieś ta sprawa gdzieś utknie i nigdy się tych wszystkich okoliczności nie dowiemy, tak? I to byłoby przykre, bo to jedna z takich afer, która wiele by nam na pewno powiedziała o tym, jak trzecia RP funkcjonuje. Już na niektórych sporo powiedziała ta sprawa, bo to nie pierwsze przesłuchanie. Pierwsze było dość ciekawe, kiedy właśnie występowali prokuratorzy i tłumaczyli, na czym polegała ich praca, a właściwie brak wykonanej pracy. No tak, to było zastanawiające już od samego początku, od wybuchu tej afery, że wymiar sprawiedliwości tutaj zawiódł, po prostu zawiódł. Nie wiadomo, czy specjalnie. No, wygląda na to, że ktoś tam rzeczywiście był dzielnym sabotażystą wyjaśniania tej sprawy i te kolejne umorzenia przez prokuraturę były zastanawiające. Pamiętamy też przecież, że na długo przed tym, zanim ta afera Bergold wybuchła, już Komisja Nadzoru Finansowego tutaj sygnalizowała, że coś niedobrego dzieje się w Bergold. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie były odpowiednie służby i organy nadzoru, które miałyby wyjaśnić, co tam się wyprawia. No, ta sprawa jest naprawdę wielowątkowa. Żeby postępowanie prowadzić je dalej, ewentualnie żadnych podstaw, żeby zająć się wyjaśnieniem tej sprawy na poziomie prokuratorskim, albo nie widziały też potrzeby skierowania poszczególnych zawiadomień ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i informacji, które były kierowane do prokuratora generalnego, nie widziały podstaw, żeby skierować to dalej, niż na przykład gdański wymiar sprawiedliwości, więc wszystko tak na poziomie się w jednym tego. Nie wychodziła ta sprawa. Też widziały podstawy, żeby wydać Marcinowi P. zezwolenie na działalność w sytuacji, kiedy miał 9 wyroków wskazujących na koncie. No tak, a ja wciąż mam w pamięci te słowa Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecnego wciąż prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który wciąż tę swoją funkcję pełni, że Donald Tusk jednak dał zielone światło. Wszystko miało być dopięte idealnie, jeśli chodzi o prywatyzację Ciechu. Prokuratura bada, czy ze szkodą dla Skarbu Państwa. Chodzi o nawet 200, być może 300 milionów złotych. Zielone światło było i to są słowa, które pamiętam do dzisiaj. To jest trochę inna sprawa i nie wiemy, co się działo przy okazji Bergold. Tu nie słyszeliśmy, żeby ktoś zgłaszał jakieś wątpliwości i wskazywał Donalda Tuska jako tego, który tutaj był tym władcą marionetek, który to wszystkim sterował. Poznamy, mam nadzieję, to jakieś bliższe szczegóły i będziemy trochę mądrzejsi. W takim razie do jutra z tym wątkiem musimy kończyć. Tomasz Walczyk, Super Ekspres, Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była debata dnia w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina trzecia. Czas na najważniejsze informacje. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa są niezgodne z Konstytucją. Chodzi o obecny tryb wyboru sędziów do Rady, a także o indywidualne kadencje członków KRS. Według Trybunału wszyscy członkowie KRS mają kadencję grupową. Tym samym Sąd Konstytucyjny przychylił się do wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. O szczegółach Karol Darmoros. We wniosku do Trybunału prokurator generalny Zbigniew Ziobro podnosił, że przy wyborze do KRS faworyzowani są sędziowie sądów apelacyjnych, wskutek czego są relatywnie lepiej reprezentowani w Radzie niż sędziowie niższych instancji. Sędzia Trybunału Mariusz Muszyński podkreślał, że kształt składu KRS wiąże się z równością. Ustawodawca nie może ustanawiać dodatkowych podmiotowych reguł związanych z tym, który z sędziów może ubiegać się o wybór do Rady i może być do Rady wybrany, a który ma być tego prawa pozbawiony. Sędzia Muszyński tłumaczył, że artykuł 187 Konstytucji stoi na przeszkodzie, by uznać za zgodne z prawem obecne indywidualne kadencje sędziów w KRS. Ustrojodawca użył wprawdzie pojęcia kadencja w liczbie pojedynczej, natomiast odniósł je do wybranych członków KRS, używając tu liczby mnogiej. Zdaniem Trybunału wskazuje to, że wszyscy wybierani członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję. To właśnie od wyroku Trybunału rządząca większość uzależniała kształt projektu zmian w KRS, przewidującym m.in. wygaśnięcie kadencji wszystkich sędziów członków Rady. Karol Darmoros, Polskie Radio. Głosowanie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o KRS pierwotnie miało się odbyć na trwającym posiedzeniu Sejmu. Jeszcze jednak przed wyrokiem Trybunału marszałek Marek Kuchciński zdjął je z porządku obrad. Sejm rozpatrzył sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok oraz sprawozdanie Rady Mediów Narodowych za ostatnie półrocze. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Powiedział, że Rada, którą kieruje, jest pierwszym krokiem w kierunku wzmocnienia.
wzmacnienia mediów publicznych. Otóż media te były przez lata osłabiane i finansowo, i w sensie też politycznym, dlatego że poważne grupy społeczne zostały z tych mediów wykluczone. Ale ten krok został uczyniony również w intencji takiej, że w naszym przekonaniu mocne media publiczne są dobrem niezbędnym dla społeczeństwa obywatelskiego. One są w społeczeństwie obywatelskim wręcz koniecznością. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej wniosła o odrzucenie zarówno sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i Rady Mediów Narodowych. Krajowa Rada, która ma tak okrojone kompetencje i de facto nie bardzo może działać bardziej efektywnie, której zabrano konstytucyjne kompetencje, właściwie okazuje się ciałem niepotrzebnym. Powstała Rada Mediów Narodowych, która, jak rozumiem, chętnie by kompetencje pana przewodniczącego Kołodziejskiego przejęła, aczkolwiek, prawdę powiedziawszy, jak już ma być uczciwa, wolałabym, żeby się to nigdy nie stało. Z debaty wynika, że wniosek PO o odrzucenie obu sprawozdań poprze Nowoczesna, Kukiz 15 i PSL. Wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sprawozdanie Rady Mediów Narodowych będzie poddany pod głosowanie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. W Brukseli doszło do próby zamachu terrorystycznego na głównym dworcu kolejowym. Belgijscy żołnierze postrzelili mężczyznę po tym, jak doszło tam do niewielkiej eksplozji. Miał na sobie pas samobójcy, czyli pas szahida i plecak. Belgijskie media donoszą, że po eksplozji na dworcu i na podziemnych peronach wybuchła panika wśród podróżnych, ale sytuacja została szybko opanowana. Fala upałów przetacza się przez Stany Zjednoczone. Skutki tego to odwołane rejsy samolotów, pożary i awarie prądu. W Arizonie temperatura dojdzie dziś do 48 stopni Celsjusza, a na pustyni w Nevadzie przekroczy 50 stopni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj w wielu rejonach Kalifornii, Nevady i Arizony temperatury przekraczały 40 stopni Celsjusza. W Phoenix słabe krtęcie osiągnął 47,7, a dziś ma być tam jeszcze goręcej. Na otoczonej górami kalifornijskiej pustyni zwanej Doliną Śmierci, która jest jednym z najcieplejszych miejsc na Ziemi, dzisiejsze prognozy przewidują 52 stopnie Celsjusza. Fala upałów spowodowała komplikacje w przelotach pasażerskich. Linie American Airlines odwołały wczoraj 7, a dziś 43 loty z Phoenix i do tego miasta. Mniejsze maszyny nie są w stanie latać w tak wysokich temperaturach, ponieważ gorące powietrze jest rzadsze, co wymaga większej prędkości przy starcie. Strażacy z Kalifornii walczą tymczasem z kilkoma pożarami, które szybko się rozprzestrzeniają. W niektórych miastach dochodzi do awarii zasilania z powodu nadmiernego zużycia prądu przez klimatyzatory. Lekarze ostrzegają osoby starsze i chore przed wychodzeniem z domów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane, w Karpatach okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na północy przez około 23 w centrum do 27 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej. Powtórka programu. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, rozpoczynamy podsumowanie dnia. Dziś porozmawiamy m.in. o dodatkowych 20 miliardach złotych, jakie jeszcze w tym roku być może wpłyną z podatków, a także o szarej strefie. Naszym gościem będzie pan Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celników Celnicy.pl, a także o dosyć nietypowym spotkaniu pomiędzy prezydentem Petrem Poroszenką a prezydentem Donaldem Trumpem, do jakiego doszło dziś w Białym Domu. To wydarzenie będzie komentować pan Jarosław Guz, ekspert do spraw międzynarodowych. Te rozmowy po godzinie 21.30 zaczynamy oczywiście tradycyjnie od podsumowania najważniejszych wydarzeń dnia. Dotychczasowe zasady wyboru sędziów do KRS są sprzeczne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał stwierdził, że ustawodawca, ustanawiając skarżone przepisy, wykroczył poza zakres kompetencji przekazanej mu przez ustrojodawcę. Kierowca zarejestrowanego w Polsce vana zginął w wypadku w pobliżu Calais. Do tragedii doszło po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostradę A16 w pobliżu Bulonii. Prezydent Ukrainy u Donalda Trumpa. Wizyta Petra Poroszenki w Białym Domu nie miała charakteru formalnego spotkania obu przywódców. Jej głównym punktem była rozmowa z wiceprezydentem Mike'em Pence'em. Tegoroczny festiwal polskiej piosenki jednak w Opolu. Telewizja obiecuje, że dołoży wszelkich starań, żeby artyści, którzy byli zaproszeni na czerwcowy termin, wzięli udział w tym festiwalu.
Borowiec, zapraszam. Obecne przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok w pięcioosobowym składzie zapadł jednogłośnie. Tym samym Trybunał przychylił się do wniosku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.